potem kończy. Skończyło się zatrzymaniem Janusza K. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Spodziewając się wysokiego wyroku, wysokiej kary pozbawienia wolności, podejrzany może utrudniać postępowanie. Kara to w tym przypadku nawet dożywocie, chyba że sąd uzna emocje, w jakich działał Janusz K. za okoliczność łagodzącą. Według policyjnych statystyk liczba zabójstw systematycznie spada. W zeszłym roku było ich prawie 600, a 10 lat temu 2 razy więcej. Najczęstszym motywem okazują się rodzinne nieporozumienia. Rzadziej statystyki wskazują motyw rabunkowy czy seksualny. Uciekasz? Jest zabójstw na zlecenie. Uczucie jest potężnym mechanizmem. Na tyle potężnym, że zbrodnie w afekcie prawie zazdrości jest jednym z potężniejszych negatywnych emocji i ono często pcha człowieka do dokonania zbrodni. Kara za tak zwane zabójstwo uprzywilejowane to najwyżej 10 lat. Marek Sygacz, Wydarzenie. Premier za zwycięstwo. Polski Związek Piłki Siatkowej zapowiada, że nasi mistrzowie zostaną stowicie wynagrodzeni za złoto. Zdobycie mistrzostwa to koniec pewnej epoki z reprezentacją. Żegnają się gracze będący jej podporą, ale podczas turnieju wyrosły nowe gwiazdy. Paweł Naruszewicz.